nowej kryjówce nie było czuć smrodu jamy tasów, ani nieopisanego zapachu wypełniającego zagajnik, z którego w tak przedziwny sposób udało im się wyrwać. Panowała w niej natomiast ciemność, może z wyjątkiem tych miejsc, które oświetlał księżyc poprzez szczeliny w murze i nieprzyjemny chłód. Kelsey i Jonan przytulili się do siebie, pragnąc ciepła ludzkiego ciała. Nie spali, lecz drzemali, budzili się i znowu zapadali w drzemkę, póki szarości wczesnego ranka nie pozwoliły im wyraźnie sobie uzmysłowić, gdzie się znajdowali. Mury wokół tego miejsca zostały zapewne wzniesione przez olbrzymów. Składały się bowiem z ogromnych kamiennych bloków, spojonych tak, iż nie było znać śladów jakiejkolwiek zaprawy, jak gdyby sam ich ciężar wystarczał, by złączyć je raz na zawsze. Te potężne mury pięły się w górę z rozmachem. Ponad nimi biegł pas łamanego kamienia, ułożony już nie tak misternie. Znaczna jego część spadła do wielkiego pomieszczenia, w którym Kelsey i Jonas znaleźli schronienie. W jasnym świetle dnia Kelsey uprzytomniła sobie, iż spędzili noc na środku jakiejś innej gwiazdy, kilkakroć większej od tej, którą odkrył Jonan, w ten sam jednak sposób wymodelowanej. Pomiędzy jej ramionami wyryto na kamiennej posadzce jakieś symbole. Jeden z nich kojarzył się Kelsey z witl, szkicującą podobny wzór w powietrzu. Jonan porwał się na równe nogi i z miejsca ruszył ku najbliższej ścianie. Podskoczywszy parę razy, chwycił się rękami jednego z nieobrobionych kamieni. Następnie za pomocą siły własnych ramion zdołał się podciągnąć i nieco przesunąć, zrzucając przy tym niewielką kaskadę prastarych kamieni. Ześlizgiwały się one w tumanach kurzu. – Gdzie jesteśmy? Kalisja okręciła się wokół, by przyjrzeć się temu miejscu, gdzie znajdowała się gwiazda. Wyglądało ono podobnie jak mur, ciągnął się jednak wokół niego spory pas wolnej przestrzeni. Ale na dole nie było widać żadnego wyjścia. Zewsząd otaczały ich ściany. Jonan zdołał utrzymać równowagę, zwolna obracając głowę raz w jedną, raz w drugą stronę. Z trudem torował sobie drogę poprzez zdradliwy pas u szczytu muru, by w końcu ujrzeć przynajmniej 3/4 tego, co leżało dalej. W wieży warownej, tak sądzę. Jonanowi najwyraźniej brakowało pewności. Bardzo starej, wiele musiało upłynąć czasu od chwili, kiedy ją opuszczono. Jest takich trochę. Gdy jakąś znajdujemy, zwykle ją omijamy. Nie podejrzewam jednak, skinął głową w kierunku gwiazdy, pośrodku której wciąż stała Kelsey, by była to jakaś pułapka ciemności. Przyjrzyj się klejnotowi. Błyszczy ostrzegawczo? Jedną rękę trzymał się niebezpiecznego pasa kamieni, drugą szukał rękojeści miecza. Klejnot był ciepły, nierozpalony i Kelsey powiedziała o tym Jonanowi. Skinął głową. Moc jest tutaj bardzo stara, niemal wyczerpana. I obrócił nagle głowę i Kelsey widziała tylko jego naprężone ciało. Co to takiego? Ruszyła od razu w stronę muru, na wprost miejsca, gdzie zawisł Jonan. Uczynił uspokajający gest ręką. Kelsey zrozumiała, że Jonan nasłuchiwał i wypatrywał oczy, szukając źródła dźwięku, który posłyszał. Teraz również Jona skupiła się na słuchaniu. Gdzieś w oddali rozległo się ujadanie. Nie miało ono jednak nic wspólnego z dzikim i groźnym zawodzeniem ogarów. Niebawem wysoko na niebie rozbrzmiały trele, które w niczym nie przypominały ochrypłych okrzyków latających czarnych stworzeń, towarzyszących tym z ciemności. Z ust Jonana wydobył się gwizd naśladujący owe trele. Kelsey dostrzegła błysk tęczowych skrzydeł, które unosiły świetliste ciało. Naprzeciw Jonana zawisł w powietrzu jakiś flanan. Niewielkie, człekokształtne ciałko podtrzymywał szybki trzepot skrzydeł. Kelsey często oglądała flanany w dolinie. Widziała też, co o nich rozpowiadano, że były kapryśne, miały krótką pamięć, że potrafiły przenosić wiadomości, ale jeśli cokolwiek nowego przyciągnęło ich uwagę, łatwo mogło je odwieść od wypełnianego zadania. Wreszcie flanan przysiadł w pobliżu Jonana z na wpół tylko złożonymi skrzydłami, jakby za chwilę miał odlecieć. Był rozdrażniony, albowiem odpowiedź na dany przezeń sygnał zrodziła w nim uczucie zniewolenia. Gwiznął ponownie, jego oblicze przywdziało maskę niecierpliwości. Kelsey była tak bardzo świadoma wrogości tego latającego stworzenia, jak gdyby wykrzyczało ono w głos, iż nie chce mieć z nimi nic wspólnego. W gwiździe Jonana pojawił się najpierw przypochlebny ton, potem zaś mężczyzna wyrzucił z siebie serię rytmicznych fraz, których Kelsey nie potrafiła rozpoznać. Flanan potrząsnął głową gwałtownie. Skoczył do góry, unosząc się w przestworza i niemalże natychmiast znalazł się poza zasięgiem wzroku Kelsey. Jonan zagwizdał parę razy, ale stworzenie nie odpowiedziało. Nie z doliny,
W głosie młodego mężczyzny pojawiła się nuta rozczarowania. Jeden z niezaprzysiężonych, a to oznaczałoby... Zamilkł. Co to oznacza? Dopytywała się Kelsey. To, że zapuściliśmy się tak daleko na wschód, może nawet znacznie dalej niż prowadzą wszystkie znane ludziom z Doliny Szlaki. Widzisz jeszcze swe rodzinne góry? Jonan zmienił ostrożnie pozycję i popatrzył ponad jej głową badawczo w dal. Mogą być tam, ale dzielą nas teraz od nich mile. Kelsey oczekiwała dotyku ukrytego przymusu, który zawsze dawał znać o sobie, kiedy się zastanawiała, czy ta kraina mogła im zapewnić bezpieczeństwo. Tak, to wciąż nie dawało jej spokoju, nawet teraz. Obróciła się bezwiednie, tyle że w kierunku przeciwnym do tego, w którym patrzył Jonan. Cokolwiek ją ciągnęło, znajdowało się gdzieś poza nią, w nieznanym. Ale kiedy się odezwała, wspomniała o sprawach praktycznych, tyczących chwili. Potrzebujemy jedzenia i wody. Zarówno głód, jak i pragnienie dawały już znać o sobie. Chodź. Mężczyzna pochylił się nisko, wyciągając w dół ręce. Kelsey odbiła się wysoko i poczuła, jak palce Jonana zaciskają się na jednym z jej nadgarstków. Druga jej ręka, tymczasem, chybiwszy celu, dopóty rozrapywała kamienny mur, dopóki Jonan nie zdołał jej pochwycić. Ten wojownik z doliny był silniejszy, niż by wskazywał na to jego wygląd i z niewielką tylko pomocą ze strony Kelsey wciągnął ją na kruszającą granicę ściany. Oczom dziewczyny ukazały się mury, wytyczające to ogromne pomieszczenie, to niewielkie pasaże pozbawione dachów. Na dodatek budowla stała na kopcu czy też małym wzniesieniu, od którego we wszystkie strony biegła nieregularna szachownica pól, a poszczególne pola również dzieliły kruszające murki. Niedaleko po lewej stronie biegł przesmyk wskazujący, że niegdyś prowadziła tędy droga i że poprzez ten skalny labirynt docierano zapewnie do miejsca, w którym znajdowała się gniazda. Nigdzie natomiast nie było nawet najmniejszego śladu wody. Tędy. Jonan wskazał na północ i powstał ostrożnie. Jego ruch, choć tak przezorny, spowodował obsunięcie się w dół do pomieszczenia z gwiazdą kilku obluzowanych kamieni. Tu nie ma żadnych przejść. Kelsey spostrzegła to niemalże od razu. Mury oddzielały całkowicie jedno pomieszczenie od drugiego. To też jedyna droga ku wolności zdawała się prowadzić po szczytach owych rozchwianych kamiennych przepierzeń. To prawda. Dlatego musimy pójść górą i to z wielką uwagą. Podążaj moim śladem, a jeśli zdołasz, stawiaj swoje stopy tam, gdzie stąpnęły moje. Słońce stało wysoko i nim dotarli do miejsca, które niegdyś zapewnie stanowiło bramę, poczęło nagrzewać skały. Kelsey dręczył nie tylko głód i pragnienie. Drżała również z napięcia spowodowanego tą wędrówką. Dwukrotnie przyszło im zboczyć z trasy, co zabrało sporo czasu, lecz wierzchołki murów były zbyt rozchwiane, by dały się szybko przemierzyć. Chociaż Kelsey zaglądała z nadzieją do każdego pomieszczenia, które mijali, nie dostrzegła żadnej innej możliwości opuszczenia tego miejsca poza ową niebezpieczną ścieżką, którą właśnie obrali. Nie było tam żadnych przejść, żadnych śladów po otworach w podłożu, które by prowadziły z jednego pomieszczenia do drugiego. To ją zdumiało. Prawdopodobnie ci, co je wznieśli, inaczej rozumieli sens tego, co my nazywamy wejściem, zauważył Jonan, kiedy ono zapytała. A gdyby tak mieli skrzydła? Flanany! Wybuchnęła powiętywająco. Nie potrafiła sobie wyobrazić tych małych powietrznych stworzeń jako twórców tak potężnych murów. Może tutaj żyją, albo niegdyś żyły jakieś inne latające stworzenia oprócz flananów, podsumował rzeczowo Jonan. Dobrze wiadomo, że wtajemniczeni igrali z najtajniejszymi siłami życia, kreując nowe stworzenia, czy to na swój własny użytek, czy też dla zwykłej rozrywki. Do takich należą kroganowie, wodni ludzie, a nawet i tasowie. Zostało tu niewiele osobników, w których żyłach płynęła prawdziwa krew, gdy reszta starej rasy pomyślała o ucieczce przed tymi nienaturalnymi praktykami i udała się do eskarpu, nakazując sobie zapomnieć o kraju przodków, by nie dać znów się skusić nadużywaniu mocy. Kimkolwiek jednak byli ci, którzy spoili te kamienie, dawno już wymarli. Ach, chodźmy tędy, a potem tamtędy tym sposobem dotrzemy wreszcie do zewnętrznego muru obronnego. Z konieczności Kelsey szła za nim krok w krok, chociaż nie gwarantowało to bezpieczeństwa. Zachwiała się dwukrotnie, omal nie zaślizgując się z muru, nim dotarli do tego miejsca, które wskazał Jonan i spojrzeli w dół na ziemię. Jonan wybrał taki odcinek ścieżki biegnący granią muru, który wydawał się najmniej zniszczony zębem czasu i ułożył się na nim płasko w poprzek. Podaj mi ręce i suń się po murze,
polecił Kelsey. Spadniesz, ale odległość, jak sądzę, nie jest tak wielka, abyśmy nie mogli tego uczynić. Nie mamy zresztą wyboru. Kelsey rzeczywiście spadła na ziemię i stoczyła się po niewielkiej pochyłości. Z bolesnym uderzeniem zatrzymała się na jednym z nadwyrężonych murków przegradzających pola. Tuż koło jej twarzy coś zafurkotało, to też dziewczyna wstrzyknęła się z krzykiem. Z pobliskiej kępy traw wyleciały dwa ptaki i nie wzbijając się wysoko, pokonały sporą przestrzeń, nim opadły i zniknęły w wysokim poszyciu pola. Kiedy Jonon do niej dołączył, wydobył z zapasa kawałek czegoś, co przypominało mocny powróz z małymi ciężarkami przymocowanymi do każdego końca. Zatocz koło, rozkazał tonem ledwie co wyższym od szeptu i skinął ręką tam, gdzie ptaki znalazły schronienie. Zajdzie od południa, jeśli zdołasz, i spłoż. Kelsey usłuchała, próbując mimo stłuczeń poruszać się możliwie bezszelestnie pośród tej roślinności, którą tworzyła sięgająca jej do pasa trawa. Tu i ówdzie uginała się ona pod ciężarem kłosa wypełnionego ziarnem, jak gdyby stanowiła jakąś odmianę cicho rozsiewającego się zboża. Ponownie rozległ się furkot i opierzone ciała wystrzeliły w górę. Coś zawirowało w powietrzu. Jeden z ptaków spadł z nogą wplątaną we własne skrzydło za sprawą jononowego powroza. Chwilę później mężczyzna minął Kelsey jednym susem, a nóż, który trzymał w ręku, wbił umiejętnie w dziko walczącego ptaka. Stosując tę samą metodę łowów, schwytali jeszcze dwa nisko latające ptaki. Wreszcie Jonan, wymachując trzymaną za nogi zdobyczą, zawrócił z otwartej przestrzeni w kierunku tej płaci prastarego pola, gdzie kamienie w jednym z rogów ogrodzenia przesunęły się nieco, tworząc niewielką niszę. Zabrał się od razu do roboty. Nazbieraj trochę suchego drwa, rzekł skubiąc i patrząc ptaki. Wskazał przy tym gwałtownie ręką tam, gdzie z rzadka stały drzewa. Niegdyś stworzyły one zapewnie sad, pomyślała Kelsey, ale teraz zaledwie jedno czy dwa z nich, okryte resztkami nędznej zieleni, dawały w ogóle oznaki życia. Jakaś nawałnica powaliła w przeszłości część drzew. Kelsey przeszła więc między nimi, odłamując gałęzie, a potem zaniosła układunek na ramieniu w miejsce, gdzie Jonas zmagał się ze swym krwawym zajęciem. Obserwowała, jak układał ognisko z patyków niewielu grubszych od gałązek, jakie rozpalał, dopóty uderzając o nóż kamieniem wyciągniętym z woreczka przy pasie, dopóki iskry nie spadły na garść trawy umieszczonej po środku owej niszy przekształconej w piecyk. Zacznie dymić, powiedział nie przerywając pracy i Kelsey zrozumiała, iż rozmyślnie podzielił się z nią tą informacją, która była rezultatem jego długiej praktyki życia pod gołym niebem, gdzie zagrażało tyle niebezpieczeństw, coś było w polu. Podzielone i nadziane już na przycięte gałęzie kawałki ptaków znajdowały się nad ogniem, podczas gdy reszta zwisała dobrze ponad płomieniami, tak jednak, by dym uchodzący stopniowo spod kamieni mógł je dosięgnąć. Miał rację. Dym pojawił się w kilku smugach. Chwiały się one to w jedną, to w drugą stronę wraz z podmuchami bryzy. Kelsey, zebrawszy pokaźny zapas drewna, zbadała dokładnie ziarna w kłosach roślin na polu. Oddzieliwszy je, roztarła kilka pomiędzy dłońmi, a gdy dmuchnęła w plewy, została wynagrodzona garścią czegoś, co bez wątpienia stanowiło jakąś formę zboża. Spróbowała i stwierdziła, że ziarna dają się żuć i są nieznacznie słodkie. Zebrała więc wcale niemałą wiązkę tych roślin i ułożyła ją sobie wraz z łodygami na ramieniu niczym drwa. Gdy tak szła, przyglądała się uważnie otoczeniu. Większość ptactwa została wypłoszona z żerowisk i odfrunęła niezgrabnie, nie dalej zapewne niż na sąsiednie pole. Kelsey poczuła zapach pieczonego mięsa i zachciało jej się jeść, najbardziej jednak pragnęła choćby łyku wody, by spłukać suchość pozostałą po zjedzonym ziarnie. Zawróciła do skleconego na prędce piecyka, by odszukać Jonana, ten zaś całą swoją uwagę dzielił między pieczone mięso a coś, co ułożył w zasięgu ręki, chcąc zanurzyć w tym swój nóż. To coś miało żółtą barwę i postać dyni rodem ze świata Kelsey, było jednak większe. Odciąwszy wierzchołek, Jonan długo obracał nóż we wnętrzu owocu, wytrząsając z niego raz po raz kawałki drewnopodobnego miąższu z czarnymi pestkami. Kelsey spostrzegła, iż jeszcze dwa takie warzywa, jeżeli to były warzywa, spoczywały u jego kolan. Ściągnęła chustę, którą okryła głowę, wyruszając z doliny i zaczęła wrzucać do niej zebrane ziarno. Jonan przyjrzał się uważnie temu, co znalazła i skinął głową z aprobatą. Utłucz ziarna na mąkę, polecił, a po dodaniu stopionego tłuszczu, wskazał ptaki, otrzymasz rodzaj podróżnego ciasta. A co z wodą? Poklepał dynię, w którą właśnie się zmagał. Jest źródło w ostatnim pomieszczeniu, które mijaliśmy, nim zeszliśmy w dół. Czyżbyś nie widziała trzcin wodnych?
Musiała przyznać, że nie, całą uwagę bowiem skupiła na tym, jakby tu się posuwać, klucząc wzdłuż murów i nie ześlizgnąć się. Ale on nie czekał na odpowiedź. Odsunął na bok pierwszą z dyń i doglądał mięsa, ze znasłem obracając rożna z nadzianym na nie kawałkami. Kiedy mięso się upiekło, spoczęło na ogromnych liściach, które Jonan zerwał z rośliny rodzącej dynię. Po chwili wziął jedną z nich i wstał, patrząc na Kelsey taksującym wzrokiem. Czy mogłabyś dać oparcie moim stopom? Woda jest za murem. W zasadzie nie miała nic przeciwko temu. Jej suche gardło i usta kazały jej się oprzeć ze wszystkich sił o zewnętrzną ścianę muru, kiedy Jonan wspinał się na jej ramiona. Jego wcale niemały ciężar spoczywał na nich ledwie chwilę, po czym Jonan znalazł się na murze. Słońce chyliło się już dobrze ku owej falującej czarnej linii, która wyznaczała horyzont, kiedy Kelsey stała pod murem, przyciśnięta do chropowatego kamienia i zastanawiała się, gdzie by tu znaleźć jakieś bezpieczne schronienie na noc. Pamięć o ujadających ogarach i czarnym miejscu nie opuszczała ani na chwilę jej umysłu. Mogliby przybyć do ruin, gdyby znali prowadzące tu drogi, a to oznaczałoby, że im dwojgu nie udało się umknąć przed pościgiem. Przyszło jej też na myśl, iż stworzenie, które Jonan nazwał imieniem należącym do żyjącego niegdyś mężczyzny, Rain, nie pogodziło się tak potulnie z klęską. Kiedy tak stała, przesuwając łańcuch w palcach, posłyszała, jak ktoś drapie się na szczyt muru i odskoczyła na bok, wystraszywszy się stukotu obruszonych kamieni. Wszystko to zwiastowało powrót Jonana. Za pomocą tego samego powroza, z którym polował na ptaki, mężczyzna opuścił w dół dynię z chlupiącą wewnątrz wodą. Skorupa była wypełniona po brzegi i Kelsey musiała się opanować, by nie unieść jej do ust, nie wypić wszystkiego za jednym razem. Później Jonan zeskoczył z muru i znalazł się obok rzekł. Pij małymi łykami. Gestem dał jej do zrozumienia, by nie oddawała mu dyni. Najpierw małymi łykami. Posłusznie wciągnęła łyk i przetrzymała go w ustach z czystą rozkoszą, nim przełknęła. Jonan miał jeszcze coś ze sobą, wiązkę trzciny. Kiedy wrócił do ogniska i czekającego jedzenia, podniósł dwa kamienie i ująwszy je zręcznie w dłonie, zaczął nimi miażdżyć trzcinę. Zamieniał ją w sznurkowate włókna, które splatał ze sobą mocno, aż otrzymał linę na kształt szorstkiego powroza. Nadciągnęła noc. Z rozmysłem zezwolili swemu małemu ogienkowi przygasnąć niemal całkowicie, osłaniając resztki żaru dodatkowymi kamieniami. Mimo to Jonan pochylony pracował dalej. Kiedy powróz osiągnął już odpowiednią długość, Kelsey nie zawierzyłaby takiemu materiałowi. Młody mężczyzna ustawił dwa kije i począł między nimi pleść coś, tam i z powrotem metodycznie, wspomagając się przy tym raczej dotykiem niż wzrokiem. Kelsey usadowiła się ze skrzyżowanymi nogami po przeciwnej stronie ogniska wielkości dłoni. W końcu przemogła ją ciekawość. Co robisz? Potrzebny jest nam worek, wskazał ledwo widocznym gęstym mięso, które tak na chybcika uwędzili. Potrzebujemy również butów. Butów? Zaskoczona dotknęła ręką swych półdługich butów. Były zdarte, może nawet straciły cały połysk, ale wciąż trzymały się na nogach. Zamieniać na tę chropowatą masę czegoś, czym Jonan tak umiejętnie dawał sobie radę, stanowiłoby akt głupoty i Kelsey przygryzła język, by nie zdradzić swych myśli. Szarzy, kontynuował, polują za pomocą zarówno wzroku, jak i węchu. Nocne ogary zaś tylko za pomocą węchu. Przygotujemy taki zapach, który na długo sprowadzi ich z naszego szlaku. Odłożył na bok część utkanej przez siebie szorstkiej materii i wyciągnął nogi w stronę słabego blasku ledwo żarzącego się ogniska. Z woreczka przy pasie wydobył ilbanę, którą sam zebrał i począł wcierać ją energicznie wzdłuż całego powroza. Kiedy skończył, odłożył na bok liście i zaczął ściśle owijać powrozem jedną ze stóp, dopóki nie upewnił się dotknięciem, że cała wzmocniona metalem podeszwa buta została całkowicie okryta. Czy to coś pomoże? Kelsey już zaczęła pojmować, do czego zmierza Jonan. Życzmy sobie tego. Ilbana ma wiele zastosowań. Jedno z nich teraz wypróbujemy. A kiedy już rozłożyli się na noc, jedno trzymało straż, podczas gdy drugie spało, stopy ich okrywała włókniana trzcina, z której tu i ówdzie wyglądały drobinki postrzępionej ilbany. Czysty, wyraźny zapach tej rośliny świdrował w nozdrzach, kiedy Kelsey trzymała pierwszą wartę, pozwoliwszy spopielić się żarowi. Tylko światło księżyca umożliwiało jej obserwowanie wyniosłych ruin i okolicznych pól. Nasłuchiwała w szczególny sposób zarówno ciałem, jak i umysłem. Przypomniało to wietrzenie jakichś obcych zapachów, rozluźnione fale myślowe, wychwytujące pierwsze ostrzeżenie o czymś, co mogłyby skrywać cienie.
To, na co czekała z takim napięciem, było zapewnie ujadaniem ogarów, które towarzyszyły czarnemu jeźdźcowi i jemu podobnym. Życie kipiało nocną porą. Kelsey wyłowiła jakiś szelest w wysokich trawach, posłyszała skrzek, który skłonił ją do nieporadnego uniesienia się. Uświadomiła sobie, iż musi to być głos jakiegoś myśliwego polującego z powietrza. Nie rozległo się natomiast żadne wycie, od którego cierpiałaby skóra i które kojarzyłoby się jej z ogarami. Jak daleko znajdowali się od owego zagajnika, w którym ich oblegano, nie próbowała nawet oszacować. Jeśli Jonan wiedział, podejrzewała jednak, że nie, ani razu o tym nie wspomniał. Fakt ten dowodził z pewnością, że choć ustanowione warty strzegły ich obojga, Jonan nie czuł się bezpiecznie w obecnym położeniu. Ogarniał ją sen. W pewnym momencie poderwała się, walcząc z opadającymi powiekami, i ruszyła po kamieniach, by nie zdradził jej szelest traw, ku zewnętrznej ścianie pozbawionej dachu strażnicy. Zatrzymała się tam, próbując wyobrazić sobie, jakiż to rodzaj inteligentnych stworzeń wzniósł tę budowlę z takim rozmachem, a mimo to nie przewidział ani drzwi wejściowych, ani przejść w wewnętrznych ścianach, które wprowadziłyby z jednego pomieszczenia do drugiego. Mury były nieme, stanowiły część dawno minionej, zapomnianej historii, niczym ów kamienny krąg w Ben Blair'ze. Ben Blair. W nagłym przepływie strachu Kelsey uświadomiła sobie, iż Ben Blair był teraz tak odległy od jej życia, jak sen jakiś daleki. Wypytywała Simona Tregarta o sposobność powrotu. Dawał wykrętne odpowiedzi, ale kiedy nalegała, wyznał, że przypadek, by ktoś, kto przeszedł przez bramę, miał przez nią wrócić, jeszcze się nie zdarzył. Gdyby nawet komuś udało się znaleźć inną bramę w tej krainie i uczynić z niej użytek, trafiłby w jeszcze dziwniejsze miejsce i dziwniejsze czasy. Nie mógłby jednak powrócić do sobie właściwego miejsca. Sobie właściwe miejsce. Przypomniała sobie teraz, że Simon wyrzekł to z wahaniem i w końcu dodał, iż większość tych, co odważyli się przechodzić przez bramę, czyniła to po to, by stąd uciec. Ich miejsca znajdowały się zapewne w tym świecie, którego tak uporczywie poszukiwali. Tak, ona nie szukała, a chciała. Przypatrując się ogromowi czarnych ruin, tylko w połowie zalanych światłem księżyca, próbowała wyobrazić sobie jakąś tutejszą bramę. A gdyby tak ją przekroczyła, gdzie by się znalazła? W czymś lepszym czy w czymś gorszym? Następne jej myśli podporządkowały się szybko jakiejś pilnej potrzebie. Kelsey uniosła klejnot, by zajrzeć mu do serca, w którym światło migocąc przybierało na sile. Postąpiła krok do tyłu, tam gdzie zostawiła Jonana, świadoma, iż coś się zmieniło. Ale to nie zmieniła się otaczająca ją kraina. Światło emitowane z kamienia zastygło wokół niego. Mimo to Kelsey wciąż czuła ciepło klejnotu w swym ręku, choć nie widziała niczego poza pulsującą w podnieceniu kulą światła. To, co odciskało się na powierzchni kuli, stanowiło cień, który z każdym uderzeniem jej serca robił się ciemniejszy i wyrazistszy. Whittle, wyszeptała głośno imię, a kiedy jej wymawiała, odbicie utrwaliło się. Kelsey spoglądała prosto w oczy czarownicy, jak gdyby stały naprzeciw siebie. Czuła przymus, który jej nie odstępował, odkąd przyjęła kamień. Przymus, który tak się wzmógł, iż nie mogła nad nim zapanować. Usta Kelsey czarownicy były otwarte, ale to nie słowa dotarły do Kelsey. Dotarł do niej raczej celny promień wyrazistej, przenikliwej myśli. Gdzie? Kelsey powiedziała prawdę. Nie wiem. Głupia, rozejrzyj się wokół. Użycz mi swych oczu, skoro nie potrafisz odpowiedzieć rzetelnie. Nacisk rozkazu był tak wielki, iż Kelsey, nie spostrzegłszy się nawet, poczęła obracać się zwolna wokół własnej osi, najpierw zwrócona twarzą do ruin, potem do otaczających je pól i znowu do ruin. Na owej twarzy z mgły pojawiło się rozdrażnienie i swoista mściwość, od której Kelsey zesztywniała. Czy wciąż jest z tobą mężczyzna? Akcent na słowie mężczyzna dopełnił miarę. Kelsey wyobraziła sobie śpiącego Jonana, takiego, jakiego opuściła kilka chwil wcześniej. Odejdź więc, gdy śpi. Bacz na wskazania klejnotu. Szuka on wielkiej mocy. Kelsey potrząsnęła głową stanowczo. Nie opuszczę nikogo, kto usnął bezbronny w tej krainie. Dzięki tej upartej wewnętrznej części swego jestestwa, która nie przestała czuć urazy do Whittle, dziewczyna znalazła siły, by powiedzieć to, co powiedziała. Powiedzieć albo też pomyśleć. Kelsey widziała oczy czarownicy w pełnym świetle. Oczy próbujące zatrzymać jej spojrzenie, przymusić ją. Wypuściła klejnot z ręki, pozwalając mu spocząć na piersi. Świetlista kula, którą wytworzył, znikła. Whittle mimo całej swej wiedzy została pokonana, przynajmniej na razie.
Kelsey pozostała jednak z przekonaniem, że gdyby naprawdę się z nią zmierzyła, nie zwyciężyłaby jej tak łatwo. Im prędzej używała kamienia, im częściej była zmuszona go używać, tym bardziej potęgowało się w niej uczucie wewnętrznej siły. Ale nie pragnęła zostać czarownicą, taką jak Whittle. Wydawało się, że była w jakiś sposób pomocna kamieniowi. Wciąż jednak czuła się sobą, nie jedną z tych sióstr, które musiały przez całe życie skupiać uwagę na drogocennych kamieniach. Ruszyła szybko w dół z powrotem do obozowiska, ruiny pozostawiając za sobą. Trudno było ustalić czas, ale cienie dotarły już do kotliny i Kelsey nie miała wątpliwości, że musiał obudzić się Jonan. On przynajmniej nie pozostawał pod wpływem Whittle. Kelsey wahała się przez chwilę. Czy musimy oznajmić o tym spotkaniu, do którego doszło dzięki mocom zawartym w drogocennych kamieniach? Mógłby dopatrzyć się w tym jakiegoś przeniewierstwa. Ona zaś nie wątpiła, że tylko z Jonanem u boku ma szansę na przetrwanie. Jak dotąd, to dzięki jego wiedzy i umiejętnościom pokonali najgorsze. Wystarczyłoby, Kelsey dotknęła tylko ramienia Jonana, a ten natychmiast otworzył oczy. Obrócił się ku niej twarzą i Kelsey zrozumiała, że nie wspomni mu o Whittle. Nie ma przecież zamiaru wcielać w życie sugestii czarownicy. Umościwszy się na kupie trawy zebranej na posłanie, na zwolnionym przez Jonana miejscu, zmusiła się do zamknięcia oczu. Nie zmuszała się jednak do snu, bo nigdy nie wiedziała, kiedy jej sny są dziełem czarownicy ze skarbu, kiedy zaś tworem jej własnej wyobraźni. Zasypiając, z miejsca pogrążała się w jakichś niezwykle realistycznych koszmarach, które zawsze budziły w niej strach. Kelsey trafiła jednak z powrotem do pomieszczenia, w którym znajdowała się gwiazda i dokąd tak bezceremonialnie wtargnęła razem z Jonanem. Mury były jeszcze nietknięte zębem czasu. Gwiazda zaś połyskiwała na posadzce, jakby wyrysowano ją liniami żywego ognia. To, co przycupnęło pośrodku tej chronionej powierzchni, wionęło obcością. Chude, szare ciało nieledwie przypominało szkielet, którego kości okrywała skóra pozbawiona mięśni. Postać osłaniały dwa skórzaste, na pół złożone skrzydła, co wyglądało tak, jakby ów mężczyzna, a może kobieta, naciągnął pelerynę. Ale to głowa i twarz stworzenia przyciągnęły uwagę Kelsey. Twarz była wąska, nos ptasi, broda ostra, cofnięta. Na tym szczapowatym obliczem dominowały oczy. Ogromne, mozaikowate oczy owada, wszystko wiedzące i wszechwiedzące. To nie był sługa któregoś z wtajemniczonych. Ktoś, kto dostał się do tego królestwa dzięki użyciu mocy, czy też przez Kelsey, czy to przez Jonana. Nie, to był sam wtajemniczony. Stworzenie zdawało sobie sprawę z obecności dziewczyny, bo obróciło się szybko, podnosząc na nią swój nieprzenikniony wzrok. W rękach, które bardziej przypominały szpony łownych ptaków niż ludzkie dłonie, trzymało wysmukły pręt zakończony ostrzem z żelaza kłan, płonącym takim niebieskim światłem jak głowica miecza Jonana. Pręt opadł mierząc prosto w Kelsey. Pod dziobowato zakrzywionym nosem poruszały się niewielkie usta, otwierając i zamykając się na przemian, jak gdyby stworzenie coś szczebiotało, jakąś mowę, pytanie, ustęp obrzędowej modlitwy. Jednakże Kelsey nic nie słyszała, ani umysłem, ani uchem. Wreszcie odnalazła cień zrozumienia na tej ptasiej twarzy. Pręt o kształcie włóczni wzniósł się do góry, kreśląc w powietrzu jakieś znaki, po których pozostały smugi niebieskiego dymu. Dym ten ułożył się w coś, co mogło być tylko twarzą. Niby twarz, a jeszcze nie twarz. Cechowała ją jakaś sztywność, która niemal kojarzyła się z maską, daleko bardziej jednak ludzką w swym wyglądzie niż oblicze stworzenia, które ją przywołało. Maska opadła, zlewając się w jedno ze swoim twórcą. Stworzenie powstało, rozkładając skrzydła w wachlarz. Matowo szara skóra gdzieś znikła i całkowicie ludzkie ciało okryło się mglistym światłem. Stworzenie było kobietą. Choć ręce przytrzymujące pręt zmieniły się, oręż czy też oznaka mocy pozostała ta sama. Jeszcze raz pręt poruszył się w powietrzu, a fale światła, które postępowały jego śladem, wyciągnęły się w prostą linię, sunącą w kierunku Kelsey. Jej ciekawość i początkowa ostrożność przerodziły się raptem w strach. Chociaż bardzo bała się Whittle, mogła przynajmniej jej się oprzeć, ale ta kobieta ptak była czymś więcej niż Whittle. Kelsey wiedziała to instynktownie. To, czy znalazła się pod wpływem działania ciemności, czy też światłości, zdawało się nie do odgadnięcia, bo dziwny wygląd zewnętrzny ciała nic nie mówił o obrotach umysłu ani o wyznawanych przekonaniach.
kto, co, rości sobie teraz do niej jakieś prawo. Felicję poczuła wokół siebie ciepło i to podniosło ją na duchu, bo złu, jakie się wydawało, zawsze towarzyszyło zimno. Być może przebudził się klejnot, reagując tak na tę manifestację spoza świata. Przybyszu z daleka. W umyśle Kelsey tłukły się te słowa. Wydawały się częścią pytania, ponieważ dziewczyna nie czuła fizyczności własnego ciała, nie przytaknęła, uznała jedynie ową miano za prawdziwe. Przybudzony ze snu, nie z własnej woli, gdzieś poza jej świadomością powstała ta odpowiedź. W niegdyśniejszej przeszłości, bił w jej umysł ów głos, stanęłaś przed wyborem i wybrałaś. Na ułamek sekundy Kelsey znów znalazła się na stoku Ben Blaira i podbiła strzelbę wymierzoną w rannego już dzikiego kota. Czyżby to ten wybór przywiódł ją aż do tego miejsca? To był wybór, podsumowała ów strzęp wspomnienia uskrzydlona kobieta. Są inne i będzie ich więcej. Odważyła się wstąpić na jedną z prastarych dróg. Odważy się wejść i na inną, i jeszcze inną. Czy mi źle życzysz? Kelsey zareagowała impulsywnie. Nie rozróżniam dobra od zła, ale przebudziliście moc w tym miejscu, które ona niegdyś zamieszkiwała. Uwolniliście więc coś, co jest istotą walki. To coś nie rozruszało się jeszcze po długim odrętwieniu. Bądź ostrożna, kiedy się z tym zetkniesz, kobieto z innego świata. Bądź bardzo ostrożna. Różka upadła ostrzem w dół. Iluminacja, która sprawiła, że stworzenie przybrało ludzką postać, dziś zniknęła. Kelsey znowu widziała szary szkielet, wycelowane w siebie ni to pszczele, ni to nie pszczele oczy. Odległość pomiędzy dziewczyną a stworzeniem stanowiła przeszkodę nie do przebycia. Gdy Kelsey błysnęła myśl, by zwrócić się do owej istoty z prośbą o pomoc, ptaszyca poczęła szybko znikać, aż szczezła. Nie pochodziła ani ze światłości, ani z ciemności. Świadomie unikała walki. Ale kto jeszcze przebudził się w wyniku tego, co zdarzyło się w Eskor, w wyniku owej natarczywości Kelsey i Jonana? Co zamierzasz? Ośmieliła się teraz zapytać to obce stworzenie przycupnięte jak przedtem wewnątrz połyskujące gwiazdy. Odebrała coś na kształt chłodnego rozbawienia. Ach, wybór należy do mnie, ale jeszcze nie wybrałam. Pomieszczenie wewnątrz murów, uskrzydlone stworzenie, cały ten wyrazisty sen przepadł w jednej chwili. Zastąpiły go ciemność i dominujące zimno. W tej ciemności coś się poruszyło, pochylając do przodu, by się jej przyjrzeć. Coś, co się ocknęło z letargu trwającego wieki. Kelsey odniosła wrażenie, iż w tym miejscu panowała równowaga. To stworzenie, do którego stała teraz przodem na wpół oślepła, było przeciwieństwem tamtego ze skrzydłami. Nie próbowało ono porozumieć się z nią, po prostu odnotowało jej obecność w swoim umyśle jako stały element tego świata. To coś było groźne. Nie pozwól się rozszyfrować, wystąp przeciw temu czemuś. Jej jedyną broń stanowił klejnot. Wciąż się wahała, czego użyć. Znajdowała się w miejscu, które było całkowicie wrogie jej i wszystkim z jej rodzaju. Temu zaś, co tak ospale i leniwie ją obserwowało, nie mogła się przyjrzeć. Czuła jedynie na sobie oślizgłe dotknięcie czyjejś ciekawości. Pomyśl o klejnocie. Nie, Kelsey wierzyła, że byłaby to ostatnia rzecz, jaką mogłaby teraz uczynić. Myśl o wyniosłym Ben Blairze znajdującym się w innym świecie. Świecie spokojnego życia, twoim własnym świecie. Kelsey uczepiła się kurczowo swoim umysłem wyobrażenia góry, usiłując przywołać jej zapachy i jej istnienie. Czy to stworzenie w ciemności było podstępne? Nie potrafiła tego stwierdzić, ale oddaliła się stamtąd pośpiesznie. Przebudziła się, znajdując u swego boku klęczącego Jonana z ręką na jej ramieniu, jak gdyby używszy siły fizycznej, wyciągnął ją właśnie własnoręcznie z tego obrzydliwego i groźnego miejsca. Śnisz. W jego głosie pojawił się słaby ton oskarżenia. Przerwałeś go. Czuła wokół siebie ciepło, może nie tyle ciepło nocnego powietrza, ile raczej ciepło płynące z towarzystwa bliskiej osoby. Odkąd Jonan dobił do niej w trakcie wędrówki, Kelsey wielokrotnie uzmysławiała sobie, iż jego umiejętności gwarantowały niejako osiągnięcie celu, cokolwiek to miało być, którego spełnienie nałożył na nią klejnot. To przebudzenie było jednak czymś więcej niż zwykłą przysługą. Przybywając tutaj, coś obudziliśmy,
Wyrzuciła z siebie ze skwapliwym pośpiechem, pragnąc podzielić się swoimi przeżyciami z kimś innym i uwolnić się zarówno od strachu, jak i uczucia, iż niezamierzenie wzięła udział w czymś, czego nie rozumie. W świetle księżyca Kelsey widziała, jak Jonan zmarszczył brwi. Następnie błyskawicznie wyciągnął palec w kierunku klejnotu, który spoczywał na jej piersi, nie dotykając go. Tego rodzaju symbol może istotnie coś przywołać. Początkowo uczucie ciepła zanikło. W końcu czy to nie jego miecz zamienił się w klucz, który odemknął te drzwi? Klucz znajdował się w twoim ręku, odparowała. Na twarzy Jonana pojawił się rumieniec, który Kelsey dostrzegła w świetle księżyca. Z początku wydawało jej się, iż nie zamierza nic odrzec, ale on po chwili się odezwał. Za każdym razem, gdy używamy mocy, możemy naruszyć równowagę, a wtedy rezultat takiego działania obejmuje nie tylko nas. Ręka Jonana spoczęła na żelaznym kłanie umieszczonym na rękojeści miecza. Śniłaś, czy odpowiadałaś na czyjeś zawołanie? Opowiedziała mu więc o stworzeniu ze skrzydłami, a potem o tym, które poruszało się w ciemności. W trakcie tej opowieści jego usta wyciągnęły się w prostą linię, a ręka mocniej się zacisnęła na głowicy miecza. Idźmy. To, machnął ręką w kierunku ruin, stanowi ogniskową, za pomocą której cię dosięgnięto. Jeśli pójdziemy... Ale już nie obrócił, by zebrać ich szczupły dobytek. Ledwie uwędzone mięso umieścił w zgrzebnym worku, który utkał wtedy, gdy namawiał ją usilnie do tego, by nałożyła na stopę okrycie niewygodne i trudne do umocowania. Horyzont począł szarzeć, gdy ukończyli proste przygotowania do dalszej drogi. Jonan wyciągnął rękę w kierunku owego północnego szczytu, który już przedtem wskazywał. Gdybyśmy obrali go za cel, jaki i ku czemu? Przeciwstawiała się, wciąż mocując się z trzciną, która uczyniła z jej stóp niechlujne toboły. Z powrotem do doliny? Twarz Jonana stężała. Dolina korzysta z własnych zabezpieczeń. Nie ma jednak takiego miejsca, które byłoby niezwyciężone. Powinniśmy odciągnąć istotę, która zajrzała ci prosto do serca. Od tego, co musi być strzeżone ponad wszystko. Utrzymuję, że twój klejnot prowadzi nas świetnie. Idźmy więc według jego wskazań. Ciągnąc niebezpieczeństwo za sobą. To nie było pytanie, lecz protest. Co ma być, to będzie. Kelsey wybuchnęła gniewem. Kim był ten wojownik, który pragnął użyć jej jako przynęty, by ochronić własny kraj przed nieszczęściem? Nie poczuwała się do lojalności względem mieszkańców doliny. Przede wszystkim powinna zastanowić się nad tym, co jej samej zagraża. Wędrówka przez ten przeklęty kraj nie była wynikiem jej własnego wyboru. Była czymś, do czego wydała się zmuszona przez zły los, przez obecność w niewłaściwym miejscu w krytycznym momencie. Wszystko, czego pragnęła, to wrócić do Lormtu. Lormt? Wydawało jej się, że nigdy przedtem o nim nie słyszała. Jednak gdy na chwilę zamknęła oczy, ujrzała mroczne sale, po których poruszały się zwolna podobne do duchów postaci, otumanione tym, co jej otaczało. Kolejny sen, a może tylko jakiś jego fragment. Gdzie znajdował się Lormt i czemu czuła potrzebę powrotu do niego? Powrotu? Przecież nigdy tam nie była. Nie, ale ktoś już tam był. Usta jej ułożyły się na kształt imienia Roylen, ale nie wypowiedziała go głośno. Czyżby nosząc klejnot nosiła również w sobie jakieś kruche resztki jego prawdziwej właścicielki? Kelsey zatęskniła za kimś, komu mogłaby zaufać, kogo mogłaby pytać bez ogródek. Dachau byłaby odpowiednią osobą, ale znajdowali się tak daleko od doliny jej współwładców. Dokąd podążasz? Kelsey wydłużyła krok, by zrównać się z Jonanem. Tam, gdzie ty, pani, odparł jak najzwięźlej. Kelsey wypuściła klejnot z ręki. Był ciepły. Następnie ściągnęła łańcuch i pozwoliła mu poruszać się wahadłowym ruchem na środkowym palcu. Pojawiły się jakieś strzępy wspomnień i zniknęły tak chyżo, że nie zdołała ich pochwycić. A więc to ona stała niegdyś przed... Nie, to nie ona, to tamta druga. Bez żadnych bodźców z jej strony klejnot począł się poruszać. Ale nie tak jak przedtem, na wzór wahadła, raczej do przodu i do tyłu, wskazując to w jej, to w przeciwnym kierunku. A druga, którą w ten sposób wyznaczył, biegła na wschód. Stąpając tak mocno, jak gdyby wydała rozkaz, któremu nie mogła się przeciwstawić, Kelsey odwróciła się w obranym kierunku i ruszyła przed siebie. Znała już tę granicę, jaką sobą stanowiła i tylko drogocenny kamień sprawował rzeczywisty nadzór nad ich ścieżkami. Gdy szli między pradawnymi polami po czymś, co niegdyś było zapewne drogą, na niebie stały jasne chmury, chorągwiane, zapowiadające brzask.
Grona jagód zwisały z ciernistych gałęzi ponad kruszającymi murkami. Kelsey, naśladując Jonana, zbierała ich tyle, ile zdołała pomieścić w dłoni i wpychała do ust. Były cierpkie i zarazem słodkie, orzeźwiające. Zjadła ich jednak zbyt dużo, by poczuć sytość, jak po spożyciu... Zbyt mało, aby poczuć sytość, jak po spożyciu dobrego śniadania. Zapomniana droga cięła przestrzeń w poprzek dopóki znów nie poszli tam, gdzie niewielkie zagajniki rosły coraz gęściej i gęściej, tak iż w końcu stanęli naprzeciwko lasu. Niewielkie zwierzątko o ciemnoczerwonej sierści wyszło z ukrycia i zniknęło, nim ona zdołała je upolować, puszczając w ruch swój latający powróz. Były tam i ptaki. Nie latały, siedziały na gałęziach, przyglądając się im, gdy je mijali. Ćwierkały, nawołując się i otrzymywały odpowiedź od tych znajdujących się dalej, jak gdyby nadejście Kelsey i Jonana było oznajmiane jakimś opierzonym suzerenom, do których należały te włości. Wciąż podążali drogą, która zwęziwszy się była teraz ledwie szersza od ścieżki. Ze wszech stron otaczał ją gąszcz leśny i porastała wszechdobylska trawa. W pewnym momencie Jonan wyciągnął gwałtownie rękę, by uchronić Kelsey przed otarciem się o krzak z pojedynczymi, wyglądającymi, jakby je ktoś postrzępił, liśćmi i kwiatami ciemnozielonej barwy, które roztaczały ledwo wyczuwalny, odurzający zapach. Farkil wyjaśnił. Jego zapach usypia, a dotknięcie okrywa ciało wrzodami, które nawet za pomocą ilbany trudno uleczyć. A to, wskazał ponury, szary szkielet drzewa usadowionego w pobliżu ścieżki, jest również groźne. Szybko! Ręka mężczyzny tak niespodziewanej z taką mocą opadła na ramiona Kelsey, iż ta zwaliła się z nóg w momencie, kiedy posłyszała jakiś szelest w powietrzu. Czołgaj się na brzuchu, rozkazał jej towarzysz. Nie chciałabyś, aby coś takiego jak to cię ugodziło. Wskazał szare ostrze, które utkwiło drżąc jeszcze w krzaku. Gdyby w dalszym ciągu stała prosto, znajdowałoby się mniej więcej na poziomie jej ramion. To coś miał kształt ciernia, był jednak tak długie, jak jej przedramię. I Kelsey wywnioskowała, że mogłoby ją przeszyć na wskroś, gdyby w nią trafiło. Ostrze zostało wystrzelone w jakiś sposób z wyglądającego na umarłe drzewo. Czołgali się, a Kelsey marszczyła nos z powodu cierpkiego zapachu błocka powstałego z długo butwiejących liści opadłych na ziemię. Jeszcze dwukrotnie minęli strzelające drzewa, nim wreszcie wydostali się na otwartą przestrzeń. Polanę taką jak ta, na której Jonan uczynił ze swego miecza klucz. Kiedy znaleźli się już na środku, Jonas zdecydował się zatrzymać. Zjedli mięso i napili się wody z dyni, jednak oszczędnie, bo tego dnia nie dostrzegli nigdzie żadnego źródełka. Kelsey ogarnęła senność i zapragnęła najzwyczajniej rozciągnąć się na ziemi i odespać całe znużenie. Tyle, że Jonas nie dawał żadnych znaków, by pozostali tam, gdzie byli, a jej duma i uporczywe pragnienie dorównywania mu nie pozwoliły zaproponować dłuższego odpoczynku. Chociaż Kelsey sprawdzała od czasu do czasu klejnot i nie wątpiła, że podążali tam, gdzie on ich prowadził, coraz bardziej pragnęła go uronić, pozwalając mu skryć się w wysokiej trawie i wrócić. Dokąd? W środku dnia, tutaj, Ben Blair wydawał się bardzo odległy. Całe jej życie, aż do przejścia przez to, co Simon Tregart nazwał bramą, przypominało sen bardziej niż koszmary ostatniej nocy. Kelsey zaczęła rozmyślać o Jonanie. Z pewnością nie znajdował się tak jak ona pod przymusem, wybierając się w tę drogę. Mimo to dzięki jego wiedzy wydostawali się za każdym razem z opresji. Nie urodził się w dolinie, tyle wiedziała. Nie był nawet podobny do większości ludzi tam zgromadzonych. Włosy miał jaśniejsze, a oczy na opalonej twarzy nie pieściły się niepokojąco. Kim był Jonan? Formułując to pytanie, po raz pierwszy oddaliła się myślami od jej obecnego położenia. Najwidoczniej Dachau miała o nim dobrą opinię, skoro wysłała go w charakterze strażnika, a może przewodnika. Kelsey widziała jeszcze jednego z Tregartów, Kailana, ale nie dostrzegła nic, co świadczyłoby o pokrewieństwie Jonana z tym rodem. Zazwyczaj przebywał on w towarzystwie Urika, wojownika uzbrojonego w potężny topór. No i jeszcze ta dziwna wymiana zdań, którą posłyszała, a która sugerowała, iż Jonan wierzył w reinkarnację i podejrzewał, że był kiedyś Tolarem, rozgrywającym zaciętością jakąś partią w tej krainie. Jak daleko zapuszczałeś się w głąb tej krainy? Kelsey zapytała Jonana nieoczekiwanie. Zawahał się, poprawiając sznur przy swoim skleconym na pręce tobołku, a kiedy odpowiedział, nie podniósł na nią wzroku. Ta kraina jest czymś nowym dla mnie. Nie jest też zaznaczona na żadnej mapie w dolinie. Mimo to idziesz ze mną. Idę z tobą, odparł. Odkąd nałożono na mnie ten obowiązek?
Kiedy czarownice z Eskarpu nawiązały kontakt z doliną, spierały się co do przewodników. Nie rozumiały, iż oddziaływanie światłości zaznacza się w wielu miejscach, ale tylko w owych miejscach, i że istniejące moce nad mocami, o których nigdy nie słyszały i o których nie mogły nawet przeoczyć w zapiskach przechowanych w Lormcie. Lormt. Miejsce z półsnu, półjawy. W tym momencie Kelis zapragnęła prostej odpowiedzi. Co to takiego Lormt? Miejsce, w którym zgromadzono prastarą wiedzę. Kiedy Kemok, Tregard, udał się do Lormtu, dowiedział się o Eskor, albo co najmniej o tym, że gdzieś tutaj na wschodzie jest kraj, o którym kazano zapomnieć starej rasie, gdy umknęła przed wojną w tajemniczonych. Podniósł się i stał, patrząc na Kelsi z góry. Co powiada twój klejnot? W którą stronę? Przeniósł wzrok na otaczające je drzewa. Kelsi nie pragnęła zagłębić się ponownie w tym posępnym, pełnym niebezpieczeństw w lesie, ale jakiż był sens pozostawać tutaj na otwartej przestrzeni? Machnęła więc pośpiesznie kamieniem. Wskazał znowu, niemal wprost na północ, pomyślała. Choć nie była ani człowiekiem lasu, ani mieszkańcem tej krainy, by ocenić prawidłowo sygnał. Okrycie z trzciny i ilbany na ich butach, sięgające łydki, zdarło się w strzępy podczas drogi i w większości odpadło, pozostały więc z niego tylko niewielkie kawałki. Nie rosły tutaj żadne zioła, nie mogli więc uzupełnić strat w ochronnym okryciu obuwia. Po przeciwnej stronie polany ponownie zanurzyli się w las. Znikły najmniejsze ślady drogi i Jonan zwolnił kroku. W pewnym momencie znieruchomiał z głową uniesioną do góry, jak gdyby złapał wiatr, niby jakieś zwierzę posuwające się ostrożnie po nieznanym sobie terytorium i podające próbie choćby najmniejszy ślad obecności czegoś, co mogłoby stanowić niebezpieczeństwo dla jego gatunku. I tu rosły strzelające drzewa, a także farkil. Z tego właśnie powodu nie mogli się posuwać po linii prostej. W pewnym momencie po raz kolejny pełznąc na brzuch po ziemi w obawie przed ciernistymi strzałami, Kelsey umieściła rękę na czymś, co było, jak jej się zdawało, zwyczajnym okrąglakiem. Ledwie dotknęła, a przedmiot obrócił się pod ciężarem jej dłoni i wyszczerzył się złośliwie. Czaszka! Bez wątpienia ludzka, chociaż Kelsey dostrzega różnicę w kształcie łuków brwiowych i ogólnej wielkości. Dziewczyna jęknęła z obrzydzenia i ona zwrócił głowę w jej kierunku. Tymczasem Kelsi dostrzegła jeszcze dwa szare wybrzuszenia odrobinę dalej i dalej. Przypadkowo natknęli się na trakt z czaszek. Jonan potrząsnął głową, kiedy Kelsi zapytała go, jakie stworzenia zmarły tutaj, tutaj, tutaj i tam, tworząc ten ohydny trakt. Ale on trzymał się go, choć Kelsi wzbraniała się tędy podążać. Raptem doszli do pierwszego monolitu. To samo szarawe lśnienie, co na czaszce i na strzelających drzewach, Obelix stał do połowy zanurzony w zaroślach, przypominając dala olbrzymi, skręcony paluch wycelowany w niebo. Jeśli ponad tym pułapem ze splątanych gałęzi było jeszcze jakiekolwiek niebo. Posąg był wyższy od Jonana, kiedy ten się przed nim zatrzymał i potężniejszy. Choć tu i ówdzie zielenił się na jego powierzchni mech, nie trudno było spostrzec, iż celowo nadano mu kształt czegoś, co przycupnąwszy pochylało się nieco ku przodowi. Z jednym ciężkim ramieniem umiesionym i wielką opazurzoną ręką, czy też łapą, wyciągającą się za jakąś łatwą do pochwycenia zdobyczą. Kelsey wciągnęła powietrze. Widziała wiele najróżniejszych form życia od momentu, kiedy z niechęcią rozpoczęła tę wędrówkę, ale to musiało być coś nadzwyczaj złośliwego. Ramiona miało tak przygięte, iż odniosła wrażenie, że owo wyobrażone stworzenie jest zgarbione. Na ramionach, na ledwie widocznej szyi, siedziała ogromna głowa. Łysa czaszka przybrała stożkowaty kształt. Najgorszy rys w tym zniekształconym stworzeniu stanowiły jednak oczy. Były tak głęboko osadzone, jak gdyby znajdowały się na dnie dołu, ale nie były z kamienia. Nie były też wstawką ze szlachetnego kruszcu. Zajrzała w niej i zamarła. Zupełnie jak u ogara, który pojawił się przy bramie, doły owe wypełniał żółtawy blask. To potworne stworzenie mogło nawet sobie być kamienną rzeźbą, ale te jego oczy żyły. Czyżby w tym kamieniu osadzono jakąś istotę? Więźnia, pozbawionego wszelkiej nadziei na uwolnienie? Kelsey nieświadomie uniosła klejnot czarownicy. Nie patrzyła na niego, albowiem usidlił ją blask kamiennych oczu dołów. Nie! Jonan dopadł do niej z wyciągniętą ręką, strącając w dół klejnot. Nie! Skręciła się pod jego uściskiem. Strach, który ją opanował, wzmógł się stukrotnie.
Ale Jonan tak mocno przyparł jej rękę do boku, że nie mogła użyć tego, co zaczęła już uważać za swą jedyną broń. To obserwator, nie pozwól mu niczego dopatrzyć, dodał. Po czym odepchnął ją na bok, przerywając tym samym ów kontakt oko w oko z potworem. I Kelsey wyzwoliła się od tego, co jak teraz sądziła, stanowiło w rzeczywistości jedno z bardziej przemyślnych niebezpieczeństw w tej krainie. Wciąż trzymając dziewczynę za ramię, jak gdyby się bał, iż nie wzięła jego ostrzeżenia do serca, Jonan pociągnął ją za sobą. Jej buty z resztkami ilbany ślizgały się i ślizgały po trakcie z czaszek. To patrzyło, to było żywe. Nie to, tylko to, co patrzyło, sprzeciwił się Jonan. Gdybyś użyła klejnotu, zapewne przepędziłabyś obserwatora, wszczęłabyś jednak alarm, który zatrzymał się niemal w pół słowa. Przy przerażającym trakcie pojawiło się inne stworzenie. Miało ono z tym pierwszym wiele wspólnego, ale nie był wyrzeźbiony z kamienia, nie. Było rzeźbione w drewnie. Jakiś potężny kawał drewna został tak obrobiony, iż resztki kory porośnięte niszczącym grzybem tworzyły skórę. To coś również patrzyło. Miało takie same oczodoły, takie same. Rzuciwszy krótkie spojrzenie, Kalisi z trudnością powstrzymała się przed ponownym zajrzeniem w oczy owego drewnianego potwora. One także były żywe. Kalisi, wpadłszy w panikę, uwolniła się z uścisku Jonana i pomknęła jak tylko mogła najszybciej w dół wyłożonej czaszkami drogi, chcąc uniknąć jeszcze jednego spotkania z tym, co ich w ten sposób śledziło. Kiedy biegła, spozierała gwałtownie na boki, by się upewnić, czy nie wynurza się gdzieś następny obserwator. Powietrze znieruchomiało pod drzewami, wzmagał się odór idący z błocka, w którym spoczywały czaszki. Zgniły przyprawiającą mdłości. Pod okapem z gałęzi również panowało ciepło. Nie to opiekuńcze ciepło, z którym Kelsey się stykała, kiedy zaczynał ożywać klejnot, ale raczej to duszne, lepkie ciepło wrzynające się w duszę i drażniące ciało. Trakt biegł wszakże prosto. Kelsey widziała prastare szczątki drzew, ścięte u korzeni celem oczyszczenia miejsca pod drogę. Tu i tam młode drzewka ośmieliły się wyciągnąć ponownie w górę, wypychając na wierzch czaszki, które leżały szczerząc zęby. Nie mijali już więcej posągów, dopóki szli przez las. Wreszcie przedarli się przez ostatni pas zarośli i znaleźli się na otwartej przestrzeni. Droga z czaszek biegła jednak dalej, kości zaś wydawały się solidnie osadzone w ziemi. Trakt pokonanych odezwał się po raz pierwszy Jonan od momentu, kiedy to ostrzegł ją w lesie. Dawno temu wierzono, że osadzenie w ziemi głów wrogów, tak by można było w każdej chwili po nich przejść, czyni zwycięstwo większym. Kelsey jednak ledwo go słuchała. Patrywała się przed siebie w coś masywnego, co wznosiło się w oddali. Jeśli uważała te dwie rzeźby, które widziała w lesie, za solidnie wykonane, to cóż mogła powiedzieć o tym, co zobaczyła? Droga z czaszek biegła bowiem prosto w kierunku ciężkiego, obwisłego brzucha siedzącego w kucki posągu. Wytworu ręki ludzkiej, tak wielkiego, albo niemal tak wielkiego, jak owe ruiny, w których się wcześniej znajdowali. Rozłożone ręce wspierały się o ziemię niczym ogromne słupy, podtrzymujące potężne cielsko, pochylone do przodu, jak gdyby badające to wszystko, co się ku niemu posuwało.